Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o huraganie Milton z samego rana. I to jest pierwsza główna rzecz, którą się zajmiemy, ponieważ wszystkie oczy tak naprawdę zwrócone są na Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim na Florydę. I tam od dnia wczorajszego trwała ewakuacja. Spodziewany jest jeden z najbardziej niebezpiecznych huraganów, przynajmniej w ostatnich latach, w ostatnich 100 latach. Jeden z najbardziej dynamicznych też huraganów. Dlaczego dynamicznych? Zaraz Wam powiem. Natomiast patrząc w tym momencie na Zatokę Meksykańską, widzimy, jak mocno rozwinięty jest właśnie ten huragan. Huragan Milton w tym momencie już po spustoszeniu północnej części półwyspu Jukatan przemieszcza się w kierunku Kuby, no ale bardziej będzie odbijał na północ i północny wschód w kierunku właśnie Florydy, która już w tym momencie przygotowywuje się oczywiście na nadejście tego huraganu. Już nie będę dodawał albo dodam, że dopiero co ostatnio Floryda została doświadczona przez tutaj poprzedni huragan, który w stanie Georgia chociażby przyniósł bardzo niebezpieczne powodzie, z którymi nadal Stany Zjednoczone się mierzą. Natomiast w przypadku tego huraganu od razu możemy zauważyć pewną rzecz, która jest bardzo niepokojąca, bo nawet jeżeli te porywy wiatru będą słabsze od wstępnie zakładanych, to przed samym huraganem przemieszcza się jeszcze strefa opadów deszczu. Tych opadów deszczu będzie dużo, tam będą występowały również burze. Nawet patrząc na radar pogodowy, możemy, moi drodzy, zauważyć, że już na południu Florydy występują nawalne opady deszczu. Opady deszczu będą występowały również w formie bardziej długotrwałej, z prawdopodobnie wbudowanymi liniami konwekcyjnymi. To wszystko będzie poprzedzało uderzenie samego tego huraganu, który jest tutaj poniżej. I to będzie również bardzo niebezpieczne. Kto pamięta huragan Wilma, ten będzie wiedział, o co chodzi. W każdym razie powiem, że nie tylko głównym zagrożeniem będą intensywne i bardzo duże porywy wiatru, ale również opady deszczu i na to też warto zwrócić uwagę. Ja w tym momencie przechodzę do trackingu tego huraganu, bo tutaj rzecz stała się po prostu hardkorowa. Jaka? Ano taka, że bardzo szybko, w ciągu 24 godzin z burzy tropikalnej, ta burza tropikalna, ta depresja w sumie stała się huraganem piątej kategorii. To mogliśmy obserwować w dniu wczorajszym. I teraz tak, co się działo dalej? Ten huragan piątej kategorii 8 października wrócił do huraganu czwartej kategorii. Osłabł nam dosyć mocno. I trwało to tylko do wieczora 8 października, bo już w nocy z wtorku na środę z powrotem ten huragan się pogłębił i stał się huraganem kategorii 5. To jest pierwsza rzecz z tego, co wiem, w ostatnich latach, kiedy to huragan, tracąc kategorię 5 na rzecz kategorii 4, nagle bardzo szybko z powrotem się pogłębiał i odzyskiwał właśnie kategorię 5. Porywy wiatru do 270 km na godzinę. Ta sytuacja miała miejsce przez całą noc do godzin porannych w środę. W tym momencie widzimy, że oko tego huraganu i sam huragan znajduje się na północny zachód od Kuby, no i zmierza właśnie w kierunku Florydy, zmierza tutaj przede wszystkim w kierunku miejscowości Cape Coral, Tampa. One są najbardziej zagrożone, ale no sprawdźmy bardziej z bliska, jak to będzie wyglądało w kolejnych godzinach, bo to jest również bardzo interesujące. Przede wszystkim huragan dotrze do Florydy, nie w kategorii trzeciej, jak wstępnie prognozowano w Stanach Zjednoczonych, ale w kategorii czwartej. Oznacza to, że porywy wiatru będą silniejsze, do 215-230 km na godzinę. W porywach te porywy będą też zdecydowanie większe. Dopiero w momencie, kiedy będzie przemieszczał się nad lądem, nad Florydą, te porywy spadną do 140-150 km na godzinę i huragan stanie się huraganem pierwszej kategorii, aby już później opuścić oczywiście
oczywiście tutaj basen okalający Amerykę Północną i skierować się bardziej do Atlantyku. No i tutaj ciekawostka, może zostać podłapany przez prąd strumieniowy i może skierować się do Europy jako niż. Ale to zobaczymy, jak będzie, bo do tego jeszcze kawałek czasu. Natomiast ja w tym momencie już przechodzę do dalszego omawiania tego, co tam się będzie działo. Prawdopodobnie to jest jedno ze zdjęć z właśnie tego huraganu. To zdjęcie przypomina pasz. Paszkę, powiem wam szczerze. Marta, żona moja, która jest w medycynie, ma na to nazwę, jak wiecie, widzicie coś i coś wam przypomina, na przykład twarz. To jest jakaś nazwa na to, ja w sumie w tym momencie nie pamiętam, ale mniejsza o to. My tutaj natomiast skupimy się dalej na pogodzie, tylko gdzieś mi pilot kot zawinął, więc o jest tutaj, to w sumie nie kot zawinął, tylko ja. Moi drodzy, co my tutaj widzimy? Widzimy właśnie centrum tego niżu, który no, akurat tutaj przypomina złowrogą twarz, no ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w kolejnych godzinach. Zobaczcie, to jest to właśnie, o czym mówię. Widzimy tutaj przede wszystkim temperatury, widzimy tutaj w podczerwieni właśnie ten cały huragan i widzimy tutaj właśnie tą strefę opadową, która poprzedza ten huragan, która zbliża się właśnie do Florydy. No i tam powiem szczerze, no nie jest ciekawie, widzimy tutaj właśnie też te strefy opadowe, które są naprawdę, lokalnie te opady są naprawdę tutaj intensywne. Natomiast druga rzecz bardzo istotna, ten huragan drugi raz w ciągu kilkunastu godzin, jego ciśnienie spadło do 983 hektopaskali. Pierwszy raz było to w dniu wczorajszym, ja rano nagrywałem wczoraj odcinek na ten temat, no i to ciśnienie zaczęło wzrastać. Myśleliśmy, że ono już wzrośnie, a ono z powrotem spadło do 894 hektopaskali. Powtórzę, 894 hektopaskale, potem spadło do 883 hektopaskali. W tym momencie to ciśnienie było najniższe, teraz już zaczyna z powrotem wzrastać. Zerknijmy, moi drodzy, jeszcze na kilka wyliczeń dotyczących właśnie tego huraganu Milton. Tutaj widzimy, jak on przemieszczał się nad półwyspem Yucatan. Z tej strony mamy, o tutaj mamy kategorię. No i widzimy, że kategoria piąta została uzyskana bardzo szybko z burzy tropikalnej, bądź z depresji, bardzo szybko przerodził się w huragan piątej kategorii. Następnie, tak jak mówię, przemieścił się w kierunku już Florydy. No i tutaj mamy jeszcze jedną z aktualnych map, NHC NOAAGOV. I widzimy tutaj właśnie trajektorię tego huraganu. No i środkowa część Florydy będzie najbardziej narażona na uderzenie. Środkowa oraz północna. No i tutaj generalnie ja się nie dziwię, że trwa ewakuacja, bo jest tam naprawdę sytuacja bardzo niebezpieczna. Po tym, jak on przejdzie dalej już w kierunku morza, może inaczej, w kierunku Oceanu Atlantyckiego, to już tutaj straci oczywiście zdecydowanie mocno na sile i zostanie burzą posttropikalną, bądź zostanie po prostu niżem, który zostanie też pociągnięty bardziej w naszą stronę. Dlaczego ten huragan jest tak silny, dlaczego tak mocno, tak szybko się zbudował? No to tutaj wystarczy spojrzeć chociażby na temperatury, jakie panują w Zatoce Meksykańskiej, i to można powiedzieć wszystko. Temperatury wody rzędu 28 do 30, punktowo 32 stopni Celsjusza, to idealny rezerwuar energii, którą no, bardzo wydajnie wykorzystuje właśnie ten huragan, pędząc w kierunku Florydy. Tam jest naprawdę bardzo mocno nagrzana powierzchnia wody, generalnie woda, więc no tam nie, to nie będzie pewnie jeszcze ostatni huragan. Tu jeszcze kilka map, kilka wyliczeń, na których widzimy przede wszystkim, ja już tutaj pozwolę sobie wam przybliżyć, żeby też było łatwiej i wam, i mi. Widzimy tutaj, moi drodzy, przede wszystkim następnie dalszy kierunek przemieszczania się tego właśnie niż tego huraganu w tym momencie. Po uderzeniu w
Florydę, następnie będzie kierował się w kierunku Oceanu Atlantyckiego. Tutaj jego ciśnienie będzie wzrastać, jego siła będzie oczywiście spadać i powinien gdzieś zaniknąć nad Atlantykiem. Aczkolwiek są pewne wyliczenia, które mówią co innego, o czym za chwilę, wraz z przemieszczaniem się właśnie nad Atlantyk tego huraganu, jego prędkość będzie oczywiście spadała. Będzie spadała, więc będzie po prostu słabł. I to jest w sumie dobra informacja. Natomiast ciekawa informacja, którą Wam chciałem dalej przedstawić, to są kierunki przemieszczania się pozostałości po tym huraganie. Większość modeli numerycznych widzi gdzieś tutaj zanik tych pozostałości tego huraganu nad Oceanem Atlantyckim, ale model NVG2 widzi przemieszczanie się dalej tego pola obniżonego ciśnienia w kierunku Europy Zachodniej. I nie pierwszy raz była taka sytuacja, że właśnie pozostałości już w formie takiego niżu przemieszczały się właśnie gdzieś tutaj w pobliżu Europy i prąd strumieniowy i meandr tego prądu pociągnął go tak bardziej w kierunku Europy i pchnął, tak jak teraz dzieje się to z Kirkiem. Więc no, może być tak, że będziemy mieli również kolejny niż posttropikalny o nazwie Milton. I pamiętajmy, że będzie to pozostałość po historycznym huraganie, no bo historia w tym momencie dzieje się na naszych oczach, dzieje się nad Zatoką Meksykańską i warto na to zwracać uwagę. Moi drodzy, przejdźmy natomiast do Polski, sprawdźmy, jaka pogoda będzie w środę, no bo my tutaj również widzimy, że coś się dzieje, widzimy, że niż Kassandra oddala się dalej w kierunku Rosji, niż Gerda zbliża się nad Morze Północne z ciśnieniem 985 hektopaskali, no i widzimy niż Kirk, który już jest nad Zatoką Biskajską i tam przynosi coraz bardziej silne porywy wiatru. Oczywiście te niże przynoszą fronty atmosferyczne, my dzisiaj w Polsce, w sumie naszym udziałem jest chłodny front atmosferyczny, który z zachodu przemieszcza się w kierunku wschodnim, zanim napływa chłodniejsze powietrze, ale potem zaraz napłynie znów powietrze cieplejsze. Więc, moi drodzy, będzie dzisiaj takie wahnięcie w pogodzie w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, ciśnienie rzędu 995-996 hektopaskali, w Polsce południowo-wschodniej 999 do 1000 hektopaskali, no i właśnie ten front atmosferyczny z zachodu będzie przemieszczał się w kierunku Polski centralnej, następnie wschodniej. Strefy opadowe znajdują się oczywiście, przy czym im dalej ten front będzie kierował się w kierunku Polski Wschodniej, tym te strefy powinny być słabsze i te opady deszczu powinny być mniejsze. No bo tutaj zerkamy sobie na wyliczenia różnych modeli numerycznych pod kątem akumulacji opadów i widzimy, że najwięcej opadów, jeżeli już to w Polsce północno-zachodniej i zachodniej, na południowym wschodzie powinno być najmniej lub wcale, no bo tutaj nie dotrze właśnie ta strefa opadowa. Temperatury przed frontem atmosferycznym całkiem przyjemne w Polsce wschodniej, do 20 stopni Celsjusza, ale bardzo szybko ta strefa będzie wypychana na wschód. No właśnie w strefie tego frontu atmosferycznego będzie o wiele chłodniej, 14 do 16 stopni Celsjusza, natomiast za frontem znów napływ cieplejszej masy powietrza. Wiatr do 70 km na godzinę jedynie w Sudetach, na pozostałym obszarze, czyli tutaj na południu przede wszystkim, od 40 do 60 km na godzinę. Dziękuję mecenasowi kanału. Dziękuję patronom i wspierającym. Wszystkie linki do wsparcia są w opisie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.